Zarzut działania na szkodę miasta. Że decyzji w spółdzielni mieszkaniowej nie podejmuje jednoosobowo prezes spółdzielni mieszkaniowej, tylko zarząd. Prośba o nieujawnianie nagrań z komisji. Mówię to dlatego, że jedna z komisji budżetowych została opublikowana w telewizji pana prezesa. Włamanie w Kocku. Wtedy mężczyźni wdarli się do środka. Pola Nadziei. Półnagi motocyklista. Przednim kołem motocykla uderzał w tylny zderzak ambulansu. Całe miasto czyta dzieciom. Wzięło udział 252 uczniów. Ewelina Bożęcka, witam w kolejnym wydaniu informacji. Działanie na szkodę miasta. Taki zarzut postawił na ostatniej sesji radnemu Jackowi Tomasiakowi radny Andrzej Kardasz. Słowa Kardasza Tomasiak uznał za nieuprawnione i liczy na szybką reakcję prokuratury. Kardasz swoją tezę wysnuł po wypowiedzi burmistrza Bodzieckiego, który odpowiadał na zapytania radnych. Trudno spodziewać się zwrotu środków, bo jest taka sytuacja i o tym Państwa wielokrotnie informowałem, że my na rewitalizację nie mamy jeszcze podpisanej umowy. Jest mały problem z tego tytułu, bo jest opóźnienie spowodowane tym, że decyzja zarządu o ustanowieniu tej listy rankingowej rezerwowej przez zarząd województwa została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Naczelnego. Jak Urząd Marszałkowski informował nas, jest to również udziałem nasze miasto, bo właśnie pan prezes spółdzielni mieszkaniowej zaskarżył, jeśli to jest prawdziwa informacja, panie prezesie, zaskarżył to działanie zarządu województwa, więc wszyscy czekamy, całe województwo czeka. Wypowiedź burmistrza posłużyła radnemu Kardaszowi do ataku na Tomasiaka. Jeśli jest to prawda, co mówi burmistrz miasta Lubartów, że prezes Tomasiak zaskarżył decyzję do sądu, to jako radny Tomasiak i prezes Tomasiak, to widzę tutaj konflikt interesów, powiem proszę Państwa. Bo w zasadzie na szkodę, to jest dla mnie zaskarżenie takiej decyzji, to jest działanie na szkodę miasta w tym wypadku. Szanowni radni, tak to już jest, że niektórzy radni starają się zamienić sesję Rady Miasta w jakieś kłótnie pomiędzy poszczególnymi radnymi. Radny Kardasz stwierdził dzisiaj, że radny Tomasiak działa na szkodę miasta, po coś zaskarżył, więc chciałem radnemu Kardaszowi odpowiedzieć, że to przede wszystkim jest Rada Miasta, która powinna się zajmować sprawami miejskimi, a po drugie zachęcam pana radnego Kardasza, który tak mocno przebierał nogami do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, by zapoznał się z artykułem 35 prawa spółdzielczego i wtedy będzie wiedział, że decyzje w spółdzielni mieszkaniowej nie podejmuje jednoosobowo prezes spółdzielni mieszkaniowej, tylko zarząd. I to jest organ spółdzielni. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Staram się nie nadużywać tego, ale troszkę zaniepokoiła mnie wypowiedź mojego poprzedniego przedmówcy, prezesa spółdzielni mieszkaniowej. Akurat tak się składa, że mam przed sobą, proszę państwa, aktualny statut spółdzielni mieszkaniowej i przeczytam artykuł, na który się powołał prezes Tomasiak. O czasie i miejscu i porządku obrad każdej części wolnego zgromadzenia zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części. Punkt pierwszy, członkowie spółdzielni, punkt drugi, związek rewizyjny, punkt w którym spółdzielnia jest rzeszona, trzy, Krajowa Rada Spółdzielcza. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informacje o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. Na tenże paragraf powołał się przed chwilą prezes spółdzielni mieszkaniowej, który jest obowiązany znać ten statut. Zostawiam to bez komentarzy. Panie przewodniczący, ja prosiłbym, żeby przewodniczący czuwał nad tym, co mówią radni i żeby przynajmniej się wsłuchiwać w nasze wypowiedzi. Bo jeżeli radny Kardasz po raz drugi wychodzi i nie wiem, dlaczego mnie zaczepia i po raz drugi mija się z prawdą, kiedy ja wcześniej odpowiedziałem raz, że nie ma pojęcia, jak wygląda ustawa prawo spółdzielcze. I mówiłem o ustawie prawo spółdzielcze, on przynosi statut i 35 artykuł ze statutu, to niestety nie jestem w stanie radnemu Kardaszowi wytłumaczyć, jak czym się różni ustawa od statutu, skoro on sam tego nie pojmuje. Proszę zajrzeć do ustawy. Prosiłem pana, żeby zajrzeć do ustawy, artykuł 35, jeszcze raz zachęcam. Przypomnijmy zatem, na jaki przepis powołał się radny Tomasiak. Szanowni radni, tak to już jest, że niektórzy radni starają się zamienić sesję Rady Miasta w jakieś kłótnie pomiędzy poszczególnymi radnymi. Radny Kardasz stwierdził dzisiaj,
że radny Tomasiak działa na szkodę miasta, po coś zaskarżył, więc chciałem radnemu Kardaszowi odpowiedzieć, że to przede wszystkim jest Rada Miasta, która powinna się zajmować sprawami miejskimi, a po drugie zachęcam pana radnego Kardasza, który tak mocno przebierał nogami do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej, by zapoznał się z artykułem 35 prawa spółdzielczego i wtedy będzie wiedział, że decyzje w spółdzielni mieszkaniowej nie podejmuje jednoosobowo prezes spółdzielni mieszkaniowej, tylko zarząd. I to jest organ spółdzielni. Dziękuję. Radny Tomasiak powołał się na przepis, który brzmi: organami spółdzielni są walne zgromadzenie, rada nadzorcza zwana dalej radą, zarząd. Radny Kardasz zarzucił jednak radnemu Tomasiakowi działanie na szkodę miasta. Takie twierdzenia, jeżeli są nieprawdziwe, mogą narazić radnego Kardasza na odpowiedzialność związaną z naruszeniem dóbr radnego Tomasiaka. Zgodnie z artykułem 226 Kodeksu Karnego, kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Znieważenie funkcjonariusza publicznego tym różni się od innych przypadków zniewagi określonych w artykule 216 Kodeksu Karnego, że odbywa się podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Stąd kara przewidziana za tę zniewagę jest wyższa niż w przypadku zwykłej zniewagi, a jej ściganie odbywa się z urzędu. Czy tak jak mówi burmistrz, podważył pan ocenę wszystkich wniosków w konkursie? Po pierwsze, jako Tomasiak nie mogłem podważać nic. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej mógł podważyć ocenę wniosku jednego. I my podważyliśmy tylko i wyłącznie oceny wniosków spółdzielczych. Tak naprawdę wnioski miejskie mają swój odrębny żywot. My nie ingerujemy w to, co się dzieje w mieście. Nie podważamy oceny miejskich wniosków. Kibicujemy jak najlepiej miastu. Kibicujemy jak najlepiej panu burmistrzowi. Mamy nadzieję, że umowa na fundusze europejskie przez miasto zostanie w końcu podpisana, bo już wielokrotnie słyszeliśmy, że jest taka po odwołaniu jest pierwsze miejsce. Nigdy w życiu nie podważyłbym decyzji urzędu odnośnie wniosków innych, a my odwoływaliśmy się tylko i wyłącznie w przypadku dwóch wniosków spółdzielczych. I przyznam się szczerze, że nie rozumiem po co, dlaczego wywołuje się takie tematy na sesjach Rady Miasta. Po co zaczepia się radnego Tomasiaka, mówi o rzeczach, o których ktoś nie ma do końca wiedzy, ale mówi pewnie w jakimś określonym celu. Ja natomiast nie rozumiem, dlaczego nasze władze miejskie, zamiast zajmować się tym, co się dzieje w Lubartowie, zajmują się innymi organami, starają się za te inne organy być może i zarządzać i starają się podważać za wszelką cenę, czy to kompetencje, czy cokolwiek innego. No, nie tędy droga. Mam nadzieję, że miasto otrzyma te środki i że spółdzielnie mieszkaniowe również otrzyma. Więc jak pan skomentuje zarzuty radnego Kardasza? Jaki radny, takie zarzuty. Wyszedł, pokrzyczał sobie na tej sesji, wypowiedział kilka kwestii, nie miał racji w tym, co wypowiadał. Jak radny Tomasiak może działać na szkodę miasta, będąc prezesem spółdzielni mieszkaniowej i dbając o interes spółdzielni mieszkaniowej, odwołując się od oceny wniosków spółdzielczych? Radny Kardasz mówi bzdury. Przed chwilą powiedziałem, że kibicuje jak najlepiej miastu. Jeszcze raz to powtórzę. Jako radny marzę o tym, żeby miasto te środki dostało. I tu się kończy kompetencja moja przy mieście, jeżeli chodzi o mnie jako radnego. I musimy to zrozumieć. Radny Kardasz też musi zrozumieć. No, ostatnio na sesji przyszedł ze statutem spółdzielni mieszkaniowej. Wygląda to troszkę komicznie wręcz, gdzie radny, który powinien się zajmować sprawami miejskimi, przychodzi ze statutem spółdzielni, powołuje się na artykuły, paragrafy, strzela jak kula w płot, też stawiając kolejne zarzuty, że ktoś inny nie zna przepisów, a sam kompromitując samego siebie, pokazując, że nie wie, o jakim dokumencie się mówi, nie rozróżnia ustawy, nie rozróżnia statutu, nie wie, najprawdopodobniej nie wie, nie wiem dlaczego tak zareagował, no ale udowodnił, że rozmawialiśmy z sobą jak gęś z prosięciem. Zupełnie innymi językami. Natomiast no, przykro mi jest, że za wszelką cenę szuka zwady. Uważam, że nie powinien szukać zwady, a powinien się zająć naprawdę tym, do czego został powołany i wybrany, więc powinien się zająć sprawami miejskimi, powinien dbać o ten interes miasta, a nie szukać dziury w całym i czepiać się różnych innych instytucji.
My jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej mamy prawo odwoływać się od tego, co nie służy spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli mamy szansę na to, żeby sprawy zostały załatwione w sposób bardziej pozytywny dla tej jednostki, bo też takie funkcje pełnimy. Mam nadzieję, że niebawem radny Kardasz, jeżeli aż tak jest zafascynowany różnymi statutami, być może będzie przychodził ze statutem jednostki, w której jest zatrudniony, czyli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, bo tam przecież został zatrudniony już podczas tej kadencji, i że będziemy się dowiadywali wielu ciekawych rzeczy o Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, które to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest własnością miasta. Więc tutaj radny Kardasz ma bardzo duże do popisu, ale nie powinien wkładać rączek tam, gdzie nie ma o czymś pojęcia, po pierwsze, a po drugie nie powinien stawiać zarzutów bezpodstawnych, bo za takie zarzuty ponosi się odpowiedzialność. Nie pierwszy to taki przypadek, gdzie radny Kardasz mówi o wiele za dużo, o wiele więcej niż powinien powiedzieć. I ten przypadek na sesji Rady Miasta mieliśmy identyczny. Na sesji Rady Miasta radny Tomasiak jest radnym Tomasiakiem, a nie prezesem spółdzielni mieszkaniowej i wykonuje swój mandat radnego. Jeżeli inny radny temu radnemu stawia określone zarzuty, czyli zarzuty działania na szkodę miasta, no to są bardzo poważne zarzuty. Wypowiedział to publicznie i ponosi za to odpowiedzialność i musi mieć świadomość, że nie wolno sobie dowolnie szkalować innych osób, oczerniać i stawiać tych osób w negatywnym świetle, pomawiać czy zachowywać się po prostu, najdelikatniej mówiąc, nieetycznie. A jaki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny? No właśnie, i to w tym wszystkim jest najbardziej ciekawe. Bo panowie mówili jedno, to mówię to tak jak ta gęś z prosięciem. Panowie na sesji wygłosili kanonadę słów, powiedzieli, postawili kilka tez, a okazuje się, że Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację spółdzielni mieszkaniowej. Uznał, że decyzje odnośnie nieuwzględnienia naszego protestu były wydane niezgodnie z prawem. Nie będę tutaj się wdawał w szczegóły, bo wyrok nie jest jeszcze prawomocny, a będziemy bardzo mocno przyglądać się na rączki Urzędowi Marszałkowskiemu, który popełnił wiele uchybień przy przyznawaniu tych środków europejskich. I będziemy chcieli po prostu to, co uważamy spółdzielni mieszkaniowej się należy, uzyskać. Dlatego jak widzimy, Wojewódzki Sąd Administracyjny zajął się tylko i wyłącznie spółdzielnią mieszkaniową, tylko i wyłącznie dwoma wnioskami i po tym wyroku miasto ani nie jest niżej, ani nie jest wyżej. Taki wyrok jest najlepszym dowodem na jedną rzecz, że panowie mówili bzdury, mówili nieprawdę, a my jako spółdzielnia mieszkaniowa, jako zarząd spółdzielni mieszkaniowej nie szkodzimy nikomu innemu, a dbamy tylko i wyłącznie o interesy spółdzielni mieszkaniowej. I życzę zarówno panu burmistrzowi, jak i radnemu Kardaszowi, żeby dbali tak o interes miasta, jak my dbamy jako spółdzielnia mieszkaniowa o interes spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli prokuratura zgodnie ze swoimi kompetencjami rozpocznie postępowanie w sprawie wystąpienia radnego Kardasza, będzie to już drugie postępowanie tylko w 2012 roku. Prokuratura bada obecnie sprawę powoływania się m.in. radnego Kardasza na wpływy, który w zamian za obiecaną pomoc zażądał miejsc w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.